Rozpoczynamy punktualnie o godzinie 10:00 pokazem tańców salonowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Później będzie głośne czytanie, bo to jest najważniejszy punkt na zawsze każdego roku tego właśnie narodowego czytania, żeby w miejscu publicznym się gromadzić i czytać wskazaną lekturę. W tym roku jest to lektura Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Potem będzie jeszcze zespół wokalny, zespół pieśni i tańca wystąpi też w kolejnym jeszcze punkcie imprezy. Będzie też wykład pani Katarzyny Słupczyńskiej, który jakby będzie łączył takie dwie przestrzenie, które chcieliśmy tak właśnie przedstawić w tym naszym wydarzeniu. Będziemy się kręcić wokół rodu Korczyńskich i wokół bohaterowiczów, tych dwóch dworków. Stąd mamy tutaj takie piękne wystawy, które przygotowała nam Serfenta. Takie wiejskie, swojskie klimaty mamy. Mamy piękne upominki również dla odważnych czytających. To zapraszam serdecznie. Pan wiceprzewodniczący otrzymał bukiet kwiatów, tak dla Państwa będzie dla każdego, ponieważ mało taka, teraz byłam na delegacji w Warszawie. W Warszawie Bibliotece Narodowej jest wystawa poświęcona Elizie Orzeszkowej, z której mało kto wie, że zajmowała się jej pasją, były zioła, jej pasją były kwiaty.